jesteś na rowerze. Ile czasu trwa? 2-3 godziny. 2-3 godziny. Przeciętne prędkości. Średnie, wiadomo, raz lepsze, raz gorsze. No, pośrodkujmy 30. Około 30. Kadencję rejestrujesz? 85. Ale średnią na koniec jazdy jaką? Średnią, tak, właśnie staram się 85. No, tak, w tych granicach. Okej. Okay. Od ilu lat kolarstwo? Jaki staż duży? 7 sezonów. 7 sezonów. W sezonie ciepłym, letnim, jak często na rowerze siedzisz? Praktycznie codziennie. A w zimowym, tak jak teraz? Liczymy trenażer, spinningi, wszystko, MTB? 5-6 dni w tygodniu. 5-6, tu do 7. Z jakimi problemami tutaj przyszedłeś, jeśli chodzi o jazdę na rowerze? Rozumiem, że kolana, bo przygotowałeś dokumentację. Tak jest, z kolanem. Zaraz sobie przeanalizujemy. I wyeliminować właśnie, no zminimalizować ten ból, który się pojawia. Czy to jest tam lewe kolano? Lewe kolano. Poprzez, nie wiem, ustawienie roweru, bloków. Dobra. Powiedz mi, to kolano dokucza przy każdej jeździe, czy ono dokucza raz na jakiś czas? Co jakiś czas. Czasami jest tak, że jest na początku treningu, gdzie noga jest jeszcze nierozgrzana. Mhm. Czym dalej w las, tym lepiej, że tak powiem. Oczywiście sprawdzimy całą pozycję, wszystkie elementy od początku, czyli ustawienie stopy, ustawienie kolana, kąty, przesunięcie siodełka, następnie przejdziemy do górnych partii. Sprawdzimy, jak to współgra z kokpitem, czy trzeba tam jakieś korekty większe wprowadzać, czy nie. Zobaczymy w ogóle, z czym przyszedłeś, czyli co jest teraz ustawione na samym początku, jak siądziesz na rowerze. Dobra, powiedz mi teraz, Wiesławie, co z takimi rzeczami, które gdzieś tam były u ciebie w przeszłości? Czy były jakieś urazy, czy były jakieś schorzenia przewlekłe, czy są jakieś przewlekłe schorzenia, czy coś ci dokucza? Pójdziemy sobie od stóp w kierunku głowy, ty będziesz mówił, czy coś było, jeśli tak, to co? Mhm. Stopy, stawy skokowe, kostki, jakieś skręcenie, jakieś urazy. Jedno skręcenie było kiedyś. Czy jakieś problemy z tego skręcenia? Nie, jakieś nie. Jakiekolwiek dolegliwości? Nie odczuwam. Okej, okay, no po tym badaniu wiemy, że tutaj musimy to kolano bardzo przypilnować, żeby ono pracowało w prawidłowym zakresie. Na pewno musimy przypilnować osiowości w czasie pedałowania, to znaczy, żeby kolano pracowało w osi stopy i biodra, dlatego że w momencie, kiedy będzie uciekało w którąkolwiek ze stron, któraś część kolana zawsze będzie mocniej przeciążana, albo część prześrodkowa, albo część boczna. Tu i z tą łąkotką jest problem, dlatego musimy przypilnować, żeby obydwie dostawały równy nacisk. Okej, jednocześnie też, tak jak wspominałeś sam, z tym przesunięciem przód-tył będziemy musieli to sprawdzić, żeby też nie wychodzić przed oś pedała, dlatego że będzie wtedy tego nacisku, tego parcia na okolice stawu rzepkowego więcej, rzepkowo-udowego więcej, więc musimy to wszystko sprawdzić. Stoisz na luzie, zrób parę kroków w miejscu i po prostu się zatrzymaj. Zobaczymy tak globalnie, jak to wygląda, czy widać już jakieś zależności. No ja już tutaj z tyłu widzę, że troszeczkę ta sylwetka u ciebie jest shiftowana. Biodra idą do prawej, barki idą do lewej, co nawet widać tutaj po tych, o przepraszam, po tych przerwach. Tu jest przerwa? Tu niewiele. Ok, zrobimy sobie parę podstawowych pomiarów. Zmierzymy sobie szerokość barku, żeby sprawdzić, jaka kierownica będzie nam potrzebna w twoim przypadku, jaka jej szerokość będzie nam potrzebna. Jaką masz teraz zamontowaną? 420. 420. To już mogę ci powiedzieć, że masz kierownicę za szeroko. Bo z szerokości twoich barków możemy celować w kierownicę 38 albo 40, ze wskazaniem na 38. Powoli, powoli, powoli idziemy, idziemy, idziemy. Ciągną już trochę? Stop? No już ciągną. Zatrzymujemy, zatrzymujemy, poczekaj. Zmierzymy sobie poziom pochylenia miednicy. Dobra. Nie odrywamy pięt i staramy się nie zginać tutaj, tylko cały czas trzymać proste plecy i proste ramiona. I jedziemy w dół. Tyle, ile możesz. Jakby się coś działo, to mów. Gdzieś już lewe kolano tak trochę. Wracamy czuję do góry. Dobra, co się z tym lewym kolanem stało? No taki ból. Czuję, jak one strzelają. Obróć się przodem do mnie. W którym miejscu poczułeś tak ból? Tak, z przodu. W przedniej części. W przedniej części. Okej. Czyli już jest sugestia, że ta rzepka gdzieś tam tego tarcia ma za wiele. Siadamy na macie na środku.
Tak jest, stopy mocno do przodu. O, właśnie. Wyznaczymy sobie teraz szerokość twoich guzów kulszowych, czyli... A jednocześnie też łuków, na których tak naprawdę głównie opierasz ciężar ciała. Po co nam całe to badanie jest potrzebne, Wieśku? Po to, żebyśmy mogli jak najlepiej zrozumieć, jak twoje ciało funkcjonować będzie potem na rowerze. Po to, żeby właśnie uniknąć niepotrzebnych jakichś takich błędów, które potem trzeba by było za jakiś czas korygować. Czym dokładniej cię zbadamy tutaj, czym ty więcej informacji mi powiedziałeś w tym początkowym naszym, wywiadzie. Że tak powiem, wywiadzie, i czym więcej rzeczy wyłapiemy w badaniu, tym lepiej i sprawniej nam przebiegnie cała procedura fittingowa już na rowerze i przy ustawianiu bloków. Powiedz mi, jeśli poczujesz jakiś ból lub dyskomfort, dokąd mogę zginać? Jest ok. Już nam trochę dźwiga drugą nogę, ale zakres w porządku. Sprawdzimy rotację. Tutaj nie ma za dużo tego ruchu rotacji wewnętrznej. Uda. Rotacja zewnętrzna jest znacznie lepsza. Jak druga? Dokąd mogę? No może jeszcze. No teraz czuję. Kolano czy udo? Nie, udo. Kolano nie czuję. Czyli już powiem, że jest więcej napięcia tutaj. Trzeba tą nogę bardziej rozciągnąć. Trzeba ją przypilnować, poprawić. Jeszcze raz. Puść, no teraz poczułem. Dobra. Pod twoim kciukiem. Mhm. To był ból? Takie ukłucie jakby, coś takiego. Pokaż palcem, w którym miejscu odczułeś ten dyskomfort. Tu gdzieś. Tu po stronie. Bo tak miałeś kciuka gdzieś tu, nie? Dobra. To było gdzieś pod kciukiem twoim. Kładziemy się na plecach znowu, tak. Napnij jeszcze raz, Udo. O, pod kciukiem. Dobra. Dokładnie. Czyli mamy tu faktycznie do tego bloczka kości udowej ten problem, który był opisany w tym badaniu i on się potwierdza. Zmierzymy sobie teraz wysokość łuku twojej stopy dla lewej. W tym momencie jest to 27-28. Dla prawej 21. Ok. Już widzimy, że lewa stopa ma ten łuk wyższy, zarówno jak siedzisz, jak i staniesz, ale obydwie mocno się wypłaszczają. Czyli już jest informacja, że warto by było poszukać dobrego podparcia łuku. W bucie, tak. Standardowe wkładki rzadko kiedy to podparcie mają, więc spróbujemy dopasować coś z wkładek takich personalizowanych. Twoja stopa w momencie, gdy nie będzie miała w łuku wewnętrznym odpowiedniego podparcia od wewnątrz na wkładce, będzie cały czas dokształcać się do tego buta. Czyli tak jakby but może nie być dopasowany do twojej stopy, tylko ona będzie się dostosowywała do buta. Dlatego zaraz przyniosę ci kilka wkładek, które w twoim przypadku to możemy spróbować. Zobaczymy, czy któraś będzie miała odpowiedni profil do twojej stopy. Jeśli tak, to zastosujemy po to, żeby but był dopasowany do twojej stopy, a nie odwrotnie. Dysponujemy wkładkami Superfita i Bontragera. Zobaczymy, która z nich będzie w przypadku twojej stopy pasowała lepiej. Jedne z nich są troszeczkę cieńsze, więc do mocno dopasowanych butów będą pasowały. Jedne są z wyższym łukiem, jedne z niższym. Każda stopa i każdy ma inne, że tak powiem, nogi, więc trzeba to tak dopasować, żeby pod ciebie było jak najlepiej. Okay. Czujesz jakieś podparcie tu na łuku wewnętrznym? No tak. Raczej żadne. Stajemy tu i zobaczymy, co poczujesz na tych wkładkach. No to już zdecydowanie. Wkładki Bontragera są tutaj wzmocnione po stronie wewnętrznej i bocznej nylonem, co powoduje, że w momencie, gdy tą wkładkę umieścimy w bucie, ona daje tutaj twarde, sztywne podparcie. Dobrze dobrana wkładka będzie dawała wręcz poczucie dużej miękkości i komfortu, dlatego że czym większa powierzchnia podparcia, dobrze dopasowana do naszej stopy, stopa odczuwa większy komfort. No to już jest zdecydowanie. Z pomiaru wyszło nam, że do twojej stopy i do tego buta, z którym przyjechałeś, najlepiej będą pasowały w tym wypadku akurat niebieskie wkładki Superfita.
fajna rzecz, która tutaj w nich jest, to to, że mamy 60 dni od producenta takiej gwarancji zadowolenia. To znaczy, jeśli przez 60 dni coś nie będzie pasowało, coś nie będzie grało, mimo że my te wkładki dotkniemy do twojej dokładnie tutaj, że tak powiem, podeszły do twojego buta, to i tak można je zwrócić bądź wymienić. Na podstawie tego ustawienia, które było, będziemy wiedzieć też, jak możemy korygować wszystko tak, żeby kolano pracowało prawidłowo, nie było żadnego problemu, żadnego dyskomfortu. Przy tych problemach, jakie tutaj on ma ze swoim kolanem, warto zastosować system Wahoo Speed Play Zero. Dlaczego? Dlatego, że jest to system, który ma największy stopień, największy poziom, zakres regulacji tak naprawdę, zarówno przednio-tylnio, następnie bocznie na kolejnym elemencie oraz jako jedyny system, w którym możemy za pomocą dwóch śrub regulować luz bloków, nie wymieniając bloków. Czyli za pomocą tych dwóch śrub kontrujących decydujemy o tym, czy chcemy, żeby luz był praktycznie zerowy, aż do 15 stopni, czyli o wiele więcej niż u innych producentów. A jednocześnie też bez wymiany bloka możemy zmieniać luz w pedałach. W przypadku Wiesława zmienimy tutaj podkładkę niebieską na większy kąt, po to, żeby ładnie nam się jedno z drugim zgrało, powierzchnia jedna do drugiej przylega idealnie. Po przykręceniu głównej części bloków, ustawieniu odsunięcia bocznego i skorygowaniu tych dwóch małych śrub kontrujących, czyli po ustawieniu odpowiedniego kąta i luzu, jaki chcemy, montujemy teraz ostatni element, czyli tą gumkę ochronną. Ona początkowo dosyć ciężko wchodzi, ale mamy dzięki temu pewność, że nic nam nie spadnie. Jak widać teraz, dzięki właśnie tej podkładce, którą wcześniej zamontowaliśmy, jest tu ładnie zgrana linia i powierzchnia. Opuść nogę w dół. Luźno, swobodnie. Zaznaczamy markerami kluczowe punkty, od których będziemy wykonywać wszystkie następne pomiary. Bardzo ważny etap, dlatego że jeśli je wyznaczymy w nieprawidłowy sposób, będą przekłamania. Wyżej trochę pięta. Dobra. Ok, po tym jak pedałujesz, rozpędź się i po pracy twojej stopy widać, że ta wysokość siodła jest nieprawidłowa. Musimy ją skorygować, żeby ta stopa tak mocno nie pływała i jednocześnie też to się przeniesie na prawidłową pracę kolana, bo w tym momencie to kolano pracuje w za dużym zgięciu, co będzie powodowało obciążenie. Dobra, widać po stopie, że ta pięta już tak nisko nie spada. Przestań kręcić. Kolano boli? Nie. Ciśnij mocno. Zrzuć dwa zęby. Na razie nic się nie dzieje. Żaden dyskomfort. Nie. Dobra. A teraz delikatnie wypchnij klatkę piersiową. I cofnij tyłek. Za dużo, mniej. O, i klata do przodu. Skorygujemy poziom klamek.
I teraz skoryguj to, co mówiliśmy, czyli klatka trochę do przodu. Okej, okay. Czy jest ci łatwiej teraz to robić niż wcześniej? No, zdecydowanie. Zdecydowanie, nie? Dobra. Spróbuj jeszcze troszeczkę tę klatkę wypchnąć, jeszcze delikatnie. Okej. Okay. Czy teraz w łokcie masz tak bardzo mocno rozprostowane, czy jest lekki luz? Nie, jest lekko zgięte, są jest lekko ręce zgięte. W łokcie. Sprawdzimy sobie teraz, jak pracuje lewe kolano, czy ucieka od osi, czy nie. Ja już widzę, jak pracuje. Teraz odsłonię ci lustro, będziesz sam widział. Ani na moment rzepka nie schodzi z lasera, prawda? Stoi, tak jest. Czyli jest cały czas w osi. Jest prawidłowo, prawidłowo pracujące kolano. Prawidłowo ustawione bloki właśnie dają nam taki efekt. Między innymi dzięki temu, albo bardziej w tym celu, często klientom proponuję i stosujemy pedały i bloki Speedplay, ponieważ większy zakres regulacji jest bardzo często potrzebny. Musimy pamiętać o tym, że to, co tutaj wykonaliśmy z Wiesławem na rowerze, to czasem jest tylko część tego, co trzeba jeszcze wykonać samemu kręcąc, pedałując. Tak jak w Twoim przypadku jest to kontrola tej sylwetki wypchnięcia klatki piersiowej. Bardzo często też potrzebna bywa jakaś dalsza praca, na przykład z fizjoterapeutem. Tak jak u Ciebie tutaj widzimy problem z tym lewym kolanem, że mówisz sam, że nie ma tej stabilności i brak takiej kontroli. Więc poza jazdą na rowerze trzeba też popracować nad stabilizacją kolana, nad czuciem głębokim. Jak nie znamy się na tym, to najlepiej zawsze zasięgnąć porady jakiegoś fizjoterapeuty, rehabilitanta. Jest to bardzo cenne, bo rower rowerem, ale jeszcze mamy codzienność. No także, dokładnie, codzienne życie. Dokładnie. Także pamiętajmy, że bike fitting to jest taki proces całościowy. Samo ustawienie to jest tylko jedna z rzeczy. To wszystko ewoluuje i też czym jesteśmy bardziej zaawansowanymi kolarzami, tym będziemy sobie mogli na więcej pozwalać. Na początku szukamy jakichś bardziej komfortowych pozycji. Tutaj w Twoim wypadku pozycja jest całkiem fajnie sportowa, jesteś mocno wyciągnięty, ale pracujemy nad tym. Nad klatką piersiową. Dzięki za profesjonalną pomoc. Zawsze na koniec fittingu przekazuję. Testujemy, jeździmy. Niekiedy coś nie zagra, czasem trzeba coś skorygować. Ale raczej dobrze przeprowadzony wywiad, dobrze przeprowadzone badanie powoduje to, że potem na tym rowerze wszystko gra. Czujemy się komfortowo. Dokładnie.